Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 marca 2024 roku ze świątyni apostołów Piotra i Pawła w Tychach pozdrawiam Was słowami, które czytam z psalmu 105. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom Jego czyny. I z listu do Rzymian z 10 rozdziału. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I słowa Paula Claudena. W akcie wiary zawsze jest czas, kiedy trzeba zamknąć oczy i wskoczyć do wody z nieustraszonym sercem i bez wyraźnej gwarancji. Moi drodzy, te słowa, które przed chwilą przeczytam, a zwłaszcza słowa listu do Rzymian, każą mi się właśnie zastanowić nad takim jakby ciągiem logicznym, że wiara wynika ze słuchania. Czyli żeby w coś uwierzyć, muszę to usłyszeć. Ale czego albo kogo przychodzi nam dzisiaj słuchać? Prawda jest taka, że żyjemy w świecie, gdzie tych informacji jest cała masa. Jeżeli chcemy usłyszeć określoną rzecz, jesteśmy w stanie znaleźć kanał, czy w telewizji, ale raczej w internecie, na YouTubie, o określonej tematyce. Jeżeli w tej tematyce chcemy znaleźć konkretnego człowieka, który będzie się w bardzo konkretny sposób wypowiadał na dany temat, no to też takiego znajdziemy. Jeżeli będziemy szukać ludzi, którzy będą mówili wręcz odwrotnie, będą mieli inne spojrzenie, to też takich znajdziemy. I prawda jest taka, że jakkolwiek byśmy nie szukali, zawsze znajdziemy temat, który będzie dla kogoś interesujący, ale też będzie tematem, który może ludzi polaryzować, różnicować. I są tacy, którzy straszą, są tacy, którzy mówią, że wszystko będzie w porządku. No i tak było z wojną, tak jest z obecną wojną albo z tą, która być może, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale być może przyjdzie. No i faktycznie w internecie takich ludzi znajdziemy, którzy już wieszczą, co się wydarzy za chwilę, jak straszne będzie to, co się za chwilkę wydarzy, albo jak już trwa wojna, która przecież wydarzyła się od jakiegoś czasu, a w zasadzie ona tylko robi kolejne kroki w naszym kierunku. No i mamy strach, który gdzieś jest podsycany właśnie tymi informacjami. No ale mamy też ludzi, którzy wręcz przeciwnie, mówią, że wojna wcale się nie wydarzy, wcale jej nie musi być. Więcej, tak naprawdę to, co się dzieje, to już gaśnie i jedyne, co przed nami, to tylko pokój i wieczny wzrost i prosperity. W zależności, kogo słuchamy, tak też i będziemy zapewne wierzyć. Natomiast dzisiejsze słowo mówi wprost, że jeżeli wiara rodzi się ze słuchania, to mamy słuchać przede wszystkim, ale Boga, Jezusa Chrystusa, Jego słowa. Co to daje? Co to nam da? Przede wszystkim to, że mamy ogromną nadzieję, że cokolwiek by się w naszym życiu nie wydarzyło, to nigdy nie jesteśmy sami. Że cokolwiek by się w naszym życiu złego nie wydarzyło, to Chrystus jest zawsze obok nas i nigdy nas nie zostawi. Tak więc wiara w Jezusa Chrystusa to też nie jest sytuacja, która pozbawi nas problemu. Ale to wiara ta pozwoli nam zawsze stać pewnie, że nie będziemy z żadnym problemem sami. Tylko musimy słuchać. A z tym mamy pewien problem. Mamy słuchać bardzo konkretnych słów. Słów Ewangelii, słów Starego i Nowego Testamentu. Słów o Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ten świat po to, aby dać życie każdemu z nas. Po to, abyśmy mogli dzisiaj mówić o tym, że żyjemy i że możemy żyć wiecznie. Więcej. Że możemy tę informację przekazywać dalej. Tak więc na ten 16 dzień marca życzę każdemu z nas, abyśmy zawsze wiedzieli, że należy słuchać przede wszystkim Boga, przede wszystkim słuchać Bożego Słowa, które potem da perspektywę lepszego życia, ale przede wszystkim lepszego dnia. I tego każdego lepszego dnia z serca Wam dzisiaj życzę. Amen. Zostańcie z Bogiem.